Siema! Znowu, Nygusie, wylądowałeś w autoplusie. Dokładnie do tego wieczorem. Dzisiaj było na dworze 35 stopni. Dlatego zdecydowałem, wyskoczę wieczorkiem, zmontuję dla was jakiś filmik. Zapomniałem całkowicie, że nie mam na niedzielę dla was filmiku. Dobra, to lecimy z tymi sprzętami. Te z brzegu kiedyś pokazywałem, nic się nie zmieniło. Możecie się cofnąć jakoś 4-5 tygodni wstecz. Te bryczki były też na nagraniu. Ładny dasterek w napędzie na 4. 21 900, 116 koni, 1.5 dieselek, przejechane 52 tysiące kilometrów. Wersja Prestige Celebrat, napęd na 4, nawigacja, kamera i inne bajery. Ładny samochód, fajnie się dasterek prezentuje. Nygus, zapomniałeś pokazać, jaki to jest rocznik. 2021. Dokładnie z lutego. Lecimy dalej z tymi sprzętami. Nie będę zaczynał od początku. Jeżeli gdzieś się walnę, poprawcie mnie w komentarzach. Nie ma na to czasu. Za chwileczkę zacznie się ściemniać. Słuchajcie, jest wieczór, jest tak parno. Normalnie jajeczka musiałem pudrem potraktować przed przyjściem tutaj, żeby jakiegoś odparzenia nie dostać. A jedyneczka 19 900, 95 koni, litrówka, przejechane 49 500, rok 17, Sportback S-Line automat, nawigacja Parktronic, Xenon, do tego alu, więc biedy nie ma, nie ma też żalu. Środek wygląda na czysty i zadbany. Mamy tutaj takiego Fordzika dostawczaka. Tutaj kolejny. Zobaczmy sobie te sprzęty. Czasami piszecie, Nygus, jakieś małe dostawczaki pokaż. Powiem wam, ostatnio wszystko tutaj znika w bardzo szybkim tempie. Skrzynia manualna. Cena wywoławcza 15 500, rok 18, 143 przejechane, 1.5 dieselek, 100 koni, Connect, kombi, przedłużony trend, klima, kamera. Taki ma opis, nie wygląda najgorzej. Tutaj kolejne dasterki, nówka sztuka, prawie 24 tysiące euraków. Słuchajcie, co się dzieje z cenami nowych samochodów. Co się dzieje tutaj z cenami używek, w głowie się nie mieści. 19 500, 116 koni, diesel, rok 18, przejechane 80. Prestiż, napęd na 4, nawigacja, Parktronic, kamera, do tego tempomat. Niezłe ceny, słuchajcie. Lecimy z tym Fordzikiem. Cena wywoławcza 12 900. Rok samochodu 16, 166 przejechane, 120 koni, 1.5 w dieselku. Klima, tempomat, do tego Parktroniki. Samochód wygląda dosyć świeżo. Lecimy dalej. Co tutaj mamy? Fokusika na kanale u Nygusika. Tutaj lekka obcierka, 12 900, rok 18, 125 przejechane, diesel, 120 koni, 1.5 pojemność. Wersja biznes, automat, nawigacja, do tego tempomat. Zobaczmy sobie tego sprzęta, czy gdzieś jeszcze ma jakieś uszczerbki tutaj poza zderzakiem. Środek wygląda na czysty i zadbany. Więcej obcierek tutaj nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Asterka turbo bez opisu, także wam nie pokażę. Może Audiczka albo Skoda Scala kogoś zainteresuje. Ładnie się prezentuje. Ładny kolorek. Cena wywoławcza 19 500, rok 19. 28 przejechane w benzynie, 150 koni, 1.5 pojemność.
ledy do tego automat. Niewiele przejechane, praktycznie nówka sztuka. Środek czyściutki, fajny kolorek. Ładnie wygląda nawet ta skodzinka. 150 koni, myślę, że sobie jeszcze nieźle radzi. Dobra, zobaczcie, tego nie widziałem z tamtej strony. Chcieliście samochód trafiony. Proszę bardzo, macie kontakt, dzwońcie, piszcie. Być może jest na sprzedaż. Plus auto. Nygus, co ty pokazujesz tutaj, proszę bardzo. Jesteśmy w Norymberdze. Nie zauważyłem, że jest tutaj napis Quattro na tej Audi. 21900, 150 koni, 2 litry w dieslu, 118 przejechane, rok 17. Q2 TDI, automat Quattro Sport, Parktronic, grzane pośladki, alusy, 18. Dobra, lecimy dalej. Może B-klasa? Nie, to jest C-klasa. Nygus, skup się. Muszę się tutaj skupić. Rok samochodu 2017, 133 przejechane w dieslu, 2.2, 170 koni. Awangarda LED, nawigacja, panorama, Parktronic. 22 500 euraków. Troszeczkę samochody przybrudzone. Wszystko teraz pyli. Środek wygląda na czysty i zadbany. Fotele półskórzane. Wydaje mi się, że kiedyś był już na nagraniu. Lecimy dalej. Co tu mamy? Fiestkę. Fiestka wygląda świeżo, dosyć ładna. Skrzynia szósteczka, środek zadbany, żeby to tylko nie był EcoBoost. Ale znając życie, pewnie jest w EcoBooście. Cena 11700. Dieselek 1.5, 85 koni, hura! Rocznik samochodu 19, przejechane 147. Fiesta Cool Connect, nawigacja, tempomat, kamera. Ładna Fiestka, zadbana. Prezentuje się dosyć świeżo. No i dieselek, 4 cylindry, a nie jakieś kosiarki. Dobra, lecimy dalej. Starszy Connect tutaj stoi. Cena 14900. Rok samochodu. Gdzie tu jest rok podany? Aha, 20-54 przejechane, diesel 75 koni, 1.5. Wersja Trend, klima, alusy 17. Aluski fajne, ale troszeczkę poprzycierane. Mamy tutaj co? Sandero Stepway. Zobaczmy sobie, ile kosztuje. Tak, wiem, za chwileczkę będzie. Nygus, skąd takie ceny? Auta są dostępne od ręki. Wjeżdżasz na autohandel, wypłacasz kaskę, zakładasz tablicę i rura. Dlatego też takie ceny. Cena 18700, rok 22, przejechane 11 km, litróweczka 91 koni. Klima Media Display. Taki ma opis. Nówka sztuka. Ładne są te dacie. Muszę to przyznać. Coraz bardziej wizualnie mi się podobają. Jogger wygląda bardzo fajnie. Szkoda, że nie ma silników czterocylindrowych. Hyundai. Hyundai w hatchbacku. 13900. Rok 18. 140 przejechane w dieslu. 136 koni, 1.6. Wersja style, nawigacja, Parktronic, tempomat. Ładne aluski, ładne oponki. Prezentuje się ładnie. Chociaż wiecie, ja nie przepadam za ciemnymi kolorami. Te samochody zawsze będą uwalone. Możesz myć aż do pożgania. Nic to nie da. Dobra, lecimy dalej. Tutaj identyczny stoi. Troszkę inne ma alusy. Ten mechu tutaj stoi, słuchajcie, już chyba z 2 lata. 16500. Pokazywany był na filmikach chyba z 10 razy. Tutaj mamy właśnie joggerka. W ładnym kolorze, nówka sztuka. Fajnie się prezentuje ten samochód.
Szkoda, że nie ma tutaj 2 litry turbo, 300 koni napędu na 4. To by była fajna bryczka. Podejrzewam, że miałaby wzięcie 22 tysiące. Rok 22, 12 przejechane, litrówka, 91 koni z gazem. Wersja Comfort Eco G, 7-osobowa, parktroniki. 2 literki turbo, 300 koni, napęd na 4. Troszeczkę jakiś inny środek w środku obszycia. Specjalną wersję zrobić, troszeczkę lepiej wykonaną. Przykładowo nówkę za 32 tysiące euro. Myślę, że ludzie by to też kupowali. Dobra, lecimy dalej. Nygus, powinieneś zostać projektantem. Aż się tutaj zakręciłem, jęzor mi się normalnie poplątał od tego gadania. Tutaj za płotem jest jakieś wesele. Muza napierdziela. Także bania u cygana do rana. Peugeotek 13900, rok 18, 143 przejechane w dieslu, 1.6, 120 koni. Wersja Active Blue HDI, automat, nawigacja, parktronik, tempomat. Powiem wam gorąco, muza napierdziela. Nygusa w paszczy suszy, a my jesteśmy dopiero w połowie autohandlu. Chyba zrobię sobie przerwę na fajeczkę, a później polecimy sobie drugą stronę. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Nagranie będzie trwało za długo. Dobra, leć Nygus dalej. Forest Go, właściwie Nygus Go. Lecimy, lecimy z tymi sprzętami, bo mnie tutaj noc zastanie. Cena wywoławcza 10800, rok 18, 133 przejechane diesel. Ile to ma koni? Słuchajcie, 95,1,5, Focus Turnier, Cool Connect, nawigacja, do tego parktroniki. Troszeczkę biednie, Volvucha kiedyś już była na nagraniach, 6,5 tysiąca euraków wystawiona. Dobra, co tutaj jeszcze? Dobra, pokażę wam tą Volvo jeszcze raz. 140 koni, 2,4 benzynka, przejechane 209, 2007 rok. Sport, Xenon, parktronik, tempomat i grzane pośladki. Najsłabsza benzynka 2,4,5 cylinderków. Bardzo fajny silniczek, fajne brzmienie. Skóra w środku, skrzynia manualna. Coraz głośniej się tutaj robi. Chyba za chwileczkę Nygus na imprezkę wbije. Dacia, cena wywoławcza 8500, rok 12, diesel 1.5, 110 koni, 168 przejechane, wersja Prestige, napęd na 4, skóra, klima i do tego hak. Dosyć dobra cena, tak mi się wydaje, jak za napęd na 4. Nie wiem, jak w Polsce te ceny wyglądają. Środek czysty i zadbany. W dieselku ekonomiczny. No i te silniki 1.5 w tych rocznikach już zostały poprawione. Także problemów z panewkami i innymi bajerami nie ma. Dobra, zrobię sobie krótką przerwę. Tam tańcują lasencje. Pozdrawiam serdecznie.